Benedykt XVI już kilkadziesiąt lat temu publikował odważne refleksje na temat kryzysu Kościoła katolickiego. Wiele z jego przepowiedni mrozi krew w do dziś żyłach. Benedykt XVI od wielu lat zdawał sobie sprawę z widma kryzysu, który opanuje wkrótce Kościół. Jego przepowiednie, opublikowane po latach w książce Wiara i przyszłość, w wielu miejscach okazują się trafione. Jego prognozy spełniają się. Benedykt XVI o kryzysie Kościoła. Serwis myślny.pl przypomina refleksję Benedykta XVI. Jeszcze jako KS. Joseph Ratzinger wieścił on trudny czas dla wspólnoty katolickiej. Do tego stopnia, że czas kryzysu będzie wielkim przesiewem, z którego wyłoni się nowe oblicze Kościoła. Wiele lat temu Ratzinger przybliżył dla rozgłośni Hessian Rundfunk swoje refleksje na temat kryzysu Kościoła. Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra, który stracił wiele. Będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku. Ponieważ liczba jego zwolenników maleje, więc straci wiele ze swoich przywilejów społecznych. Wieścił duchowny już w 1969 roku. Znamienna przepowiednia KS. Ratzingera. Straszliwy wstrząs. Swoje refleksje przelał też na papier. Jak przypomina katolicki serwis. W tym samym roku Ratzinger pisał, że w tamtym czasie prawdziwy kryzys ledwo się zaczął. Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastąpią straszliwe wstrząsy. Był zdania, że Kościół odkryje nowe formy posługi, na przykład będzie wyświęcał na kapłanów ludzi. Którzy wykonują już jakiś zawód. Nawiązywał też do samego wyobrażenia przyszłego Kościoła. Przewidział, że kryzys przerzedzi katolików do tego stopnia, że zaczną tworzyć się małe wspólnoty, podobne do tych, które były na samym początku chrześcijaństwa. Kościół będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku. Nie będzie już w stanie zajmować wielu budowli, które wzniósł w czasach pomyślności. Ponieważ liczba jego zwolenników maleje, więc straci wiele ze swoich przywilejów społecznych. Pisał Joseph Ratzinger. Pozostaną nieliczni. W wykładni duchownego Kościół pokona kryzys przez oczyszczenie. U jego podstaw pozostaną ludzie ubodzy i cisi. Cały proces oceniał jako straszliwy wstrząs. Ale kiedy minie już proces tego odsiewania, wielka moc popłynie z bardziej uduchowionego i uproszczonego Kościoła. W totalnie zaplanowanym świecie ludzie będą strasznie samotni.
jeśli całkowicie stracą z oczu Boga, odczują całą grozę swojej nędzy. A zatem wydaje mi się pewne, że przed Kościołem bardzo trudne czasy. Prawdziwy kryzys ledwo się zaczął. Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastąpią straszliwe wstrząsy, czytamy. Benedykt XVI broni się przed zarzutem, jakoby opowiadał się za prowadzeniem działalności misyjnej wśród Żydów. Takie stwierdzenie jest po prostu fałszywe, napisał papież senior. W najnowszym wydaniu teologicznego miesięcznika Herder Correspondens. We wrześniu na łamach tego czasopisma zarzut prowadzenia działalności misyjnej wśród Żydów i uprawiania antyjudaizmu postawił papieżowi seniorowi niemiecki dogmatyk profesor Michael Behnke z Wuppertalu. Profesor Behnke komentował wówczas traktat Benedykta XVI pod tytułem De Judaeis, opublikowany rok temu w dwumiesięczniku Communio. Po którym nie milknęły głosy krytykujące Benedykta XVI. Teraz głos zabrał sam papież senior, broniąc się zdecydowanie przed stawianymi mu zarzutami. W tekście zatytułowanym Sprostowanie, nie misja, a dialog pisze on, że zarzuty profesor Behnkego to groteskowy nonsens i nie mają nic wspólnego z tym, o czym mówiłem. Dlatego odpieram jego artykuł jako w najwyższym stopniu nieprawdziwą insynuację. Benedykt XVI pisze, że judaizm i chrześcijaństwo oznaczają dwa sposoby wykładni pisma. Obietnice dane Izraelowi są dla chrześcijan nadzieją Kościoła. Kto się tego trzyma, bynajmniej nie kwestionuje podstaw dialogu judeo-chrześcijańskiego. Papież senior pisze dalej, że Chrystus polecił głosić słowo wszystkim narodom i kulturom. Dlatego nakaz misyjny jest uniwersalny z jednym wyjątkiem. Misjonowanie Żydów po prostu dlatego nie było przewidziane i konieczne. Ponieważ tylko oni sami spośród wszystkich narodów znali Boga nieznanego. W stosunku do Izraela więc liczy się nie misja, ale dialog o tym, czy Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, Logosem. Na którego wedle jego obietnic skierowanych do swojego narodu czeka Izrael i, nie wiedząc tego, czeka ludzkość. Franciszek i Benedykt XVI stwierdzili, że mnożenie praw grozi zniszczeniem idei samego prawa. Piszą o tym w osobnych przesłaniach na trwające w Rzymie międzynarodowe. Sympozjum Prawa Fundamentalne i Konflikty Między Prawami. Organizuje je Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera Benedykta XVI.
nawiązując do zbliżającej się rocznicy 70-lecia proklamowania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Papież Franciszek podkreśla, że jest to doskonała okazja do podjęcia pogłębionej refleksji nad wprowadzaniem i rozwojem wizji praw człowieka w dzisiejszym świecie.